Rycerze, pierwszy najazd mongolski. Trójka rycerzy: Dobrowoj Spyzdr, Krzesimir z Kalisza i Bzdzisław z Pierdogrzmotów, wycofali się właśnie na z góry upatrzone pozycje. Patrzajcie koledzy, szeptem dał znać Dobrowoj, kiedy leżeli już ukryci w kępie krzaków. Całkowicie liściastych, ale i bezlistnych, bo jesień nastała i wszystko, co miało opaść, opadło. Tatar jakowyś, mnie nie opadło. Również szeptem zagaił Bździsław. A propos tatara, to zjadłbym coś. Czy ten tatar to z cebulką? Kompani jak zwykle zmierzyli Bździsława wzrokiem, oceniając poziom jego młotkowatości i jak zwykle wynik wskazywał, iż inteligencja Bździsława znajduje się jakiś metr pod poziomem mułu. Tatar, młocie, tatarzyn! Wycedził przez zęby Krzesimir. Wojtakowy z Mongolii pochodzący. A! A, z pozorowanym zrozumieniem odezwał się Bdzisław. To pewnie cebuli nie ma. Ma odparł Krzesimir. Specjalnie dla kolegi dwa wory cebuli tacha na grzbiecie swego lekko karłowatego kucyka. Kolego, kolego z upomnieniem w głosie rzekł Dobrowoj. Niech kolega nie wprowadza naszego brzdzicha w błąd bo on i tak już w takim błędzie i nieświadomości żyje, że niedługo go będą po obwozić razem z kobietą z brodą i ptakiem świętego Rolanda. Ja lubię ptaki odparł par Bździsław, szczególnie jak są puszyste i ćwierkają. No ten ani puszysty, nie jest ani nie ćwierka, powiedział Dobrowoj, gdyż to zasuszona relikwia od Świętego Rolanda pochodząca, jakby to koledze bliżej wyjaśnić. A ten ptak to kolorowy? zapytał Bździsław, bronąc dalej w swe błędne przekonanie o, o ornitologicznym pochodzeniu relikwii. Może żółty? Ja lubię żółte. Yy, nie kolego, najpierw był różowy. Powiedział spokojnie Krzesimir, choć widać było, iż niewiele mu brakuje, aby zdzielić bdzisława przez łeb obuchem swego miecza. Potem fioletowy, jak tubylcy włożyli go Rolandowi między dwa kamienie i przygnietli, a potem sinozielony, jak opowiadał medyk, który jako ostatni badał Rolanda. Sinozielony i napuchnięty. Czyli puchaty. Z zadowoleniem w głosie odezwał się Bdzisław. Lubię puchatę. Nie dojdziem z nim do ładu, rzekł Dobrowoj więc lepiej skoncentrowałbym się na tym kurduplu ze skośnymi oczami. Mówiąc to Dobrowoj wskazał na Tatara, który niespiesznie przemieszczał się po widocznym z w gościńcu, rozglądając się bacznie dookoła. Co on tak się rozgląda? zapytał Bździsław. Może jak szuka? W październiku? zdziwił się Krzesimir. Suponuję, iż to szpieg jakowyś może być, powiedział Dobrowoj, przyglądając się Tatarzynowi. Ja suponowałem rano, ale może i teraz bym posuponował, powiedział Bździsław z miną nad wyraz zamyśloną. A o czym kolega teraz mówi? Zapytał Krzysimir wyraźnie zbity z tropu. No chyba o tym, o czym dobrowość wspominał, spokojnie odpowiedział Bździsław. No chyba, że nie sądzę. Krzesimir raczył użyć skomplikowanej figury językowej. Dobrowość suponuje, czyli przypuszcza, że rzeczony tatarzyn szpiegiem być może. Aha, rezolutnie odparł Bździsław. Czyli nie znaczy to, że obiad się wczoraj ręglot wielgaśnych jak ja w ogrodzie naszego kasztelana? Nie i dziwię się, że kolega żre te śliwki. Odparł Krzesimir i skrzywił się z dezaprobatą. A czemuż to? Inteligentnie nad wyraz zapytał Bździsław. Bo kasztelan podlewa je fe fekaliami z całego grodziszcza, powiedział z niesmakiem Krzesimir. Nawet specjalne rury, że tak powiem, nawadniające, położył, które wprost do latryn grodowych biegną. Aha, ponownie rezolutnością wykazał się Bździsław. To pewnie dlatego tak mi nogi grzęzły, jakżem po teren glody sięgał. Cały czas mi coś od dołu zbroi zalatuje. No teraz wiemy skąd ten smród, powiedział Krzesimir. Panowie, koledzy, towarzysze, zaczął Dobromir, ale nie dokończył, bo Bździsław zaczął się rozglądać dookoła. A ty co się tak kręcisz i zerkasz wszędzie, zapytał? A bo nie wiem do kogo mówicie, odpowiedział Bździsław. Do was mówię, powiedział spokojnie Dobrowoj. Aha, rezolutność odpowiedzi zaskoczyła samego Bździsława. Bo już myślałem, że tu jacyś naleźli chyłkiem i żem ich jakoś nie zoczył. Mogę go trzepnąć? Wyrwał się Krzysimir. Spokojnie odparł Dobrowoj. Na to zawsze czas nadejdzie sposobniejszy. Na razie zajmijmy się Tatarzynem, który zbliżył się do nas na rzut martwym ocelotem. Faktycznie, Tatarzyn na swojej małej habecie, rozglądając się w lewo i w prawo, wręcz najechał na leżących w haszczach rycerzy. A uaa! zakrzyknął po swojemu i za łuk próbował sięgnąć. – Pugaczowa! – odkrzyknął Bździsław, gramoląc się z krzaków. Tatarzyna zamurowało. – Czy kolegi nie zastanawia? – zapytał Dobrowoj, patrząc na Krzesimira. – Skąd ten młotek znał odzew? – Pojęcia bladego nie mam, a więc i mnie i zastanawia właśnie – odparł Krzesimir. – Ale odzew najwyraźniej prawidłowym jest, gdyż nam skośno okiego zamurowało. Zamurowało, a nawet mu żuchwa opaść raczyła, rzekł Dobrowoj, i mucha jakowaś ewolucję między niepełnym uzębieniem tatara naszego wykonuje. No kto by się spodziewał po naszym bździchu takich zdolności językowych? zadumał się Krzesimir. Nie mów ho mój zacny towarzyszu, odparł Dobrowoj. Na razie to tylko jedno słowo padło, które zamurowało tatarzyna. Trzeba bździsława zapytać, powiedział Krzesimir. Ej, Matołku, co to za skośnooki kurdupel? Nie wiem, odpowiedział Bździsław, ale mogę zapytać. Zna tatarski język? zapytał Krzesimir ze zdziwieniem kręcąc głową. Nie znam, spokojnie rzekł Bździsław. No to jak się kolega zapyta? zadał pytanie Dobrowoj. Po naszemu, odparł Bździsław. Może Tatar zna nasz piękny język? Nie wiem czemu, powiedział nadal zdziwiony Krzesimir, ale po raz pierwszy zauważyłem, że w słowach Brzdzicha zagościła nuta logiki. Czego? Zapytał Bździsław. No i się rozwiało jak sen. Podsumował Dobrowoj. Tymczasem Bździsław zbliżył się do siedzącego na kucu tatara i rozpoczął coś, co można by było nazwać rozmową. Wymachiwał przy tym rękoma, a nawet i czasami nogami, kręcił sakwą a i miecza co chwilę dobywał. Tatar jakby mniej skamieniały, wypluł zaskoczoną tą zmianą muchę i coś do Bździsława odmrukiwał, łukiem pokazywał za siebie i szyderczo się uśmiechał. Po chwili Bździsław zakończył porozumiewanie się i podszedł do swych towarzyszy. No i? W niezbyt wyszukany sposób zapytał Krzesimir. Powiedział, że mu zimno jak diabli i że we trzech tu jadą, ale tamci dwaj to jakieś młotki i zostali w tyle, wyrecytował Bździsław. I to wszystko z machania łukiem, kolega wyczytał? Zapytał Dobrowoj. I z ulotki, którą mi wręczył. Spokojnie odparł Bździsław. Z ulotki? Zapytał zdziwiony Krzesimir. No tej, powiedział Bzisław i podał kawałek skóry zapisany koślawymi literami. Poddać się, oddać broń, oddać kosztowność, wielbić Batuhan i jego dwa tymeny, które i za Batuhan. Wydukał Krzesimir. Ty tłumoku, gdzie tu o zimnie napisane? No przecież pisze, że Batuhan, powiedział Bździsław, Znaczy chciałby być obatuchany, czyli że zimno chłopu, ale jakby się tak na cebulkę ubrał, i obatuchał. To by się kucowi chyba nogi rozjechały. Młocie średniowieczny, zakrzyknął Krzesimir. Batuhan to szef wszystkich szefów Złotej Ordy. Wnuczek samego Chingizhana, a zimno to tobie zaraz będzie jak zobaczysz te dwa tymeny. Tumen to nie młotek taki jak ty, powiedział spokojnie Dobrowoj, tylko dziesięć tysięcy wojów mongolskich. Czyli dwa tumeny, zaczął się zastanawiać Bdzisław. To dwadzieścia tysięcy wojów, odparł Krzesimir i niech się kolega już nie męczy liczeniem. Ochryste panie, zdziwił się Bdzisław. Już mi zimno się zrobiło, a co gorsza chyba zapaskudziłem zbroję. To niech kolega może uda się do tatara, rzekł Dobrowoj. Będziecie podobnie cuchnąć, to może i nic przyjaźni się między wami nawiąże? Zawstydzony i drżący zimna Brzdzisław, bez słowa udał się do kucającego koło konia tatara. Nie będzie dobrze zaczął Krzesimir. Jak ten skośnooki wsiądzie na konika i pojedzie powiedzieć, że na drodze całej ordy stoi tylko trzech rycerzy, z czego jeden cuchnie? No nie będzie dobrze odparł dobrowoj. Ale my w stanie wojny z Mongolią nie jesteśmy. Jakoś tak nie po rycersku naszego Tatara o głowę skrócić. No nie po rycersku, powiedział Krzesimir i po wąsach się pogłaskał. Ale z drugiej strony puścić go, to grzech przeciwko narodowi naszemu. Skoś na jego mać, zaklął Dobrowoj. I w tym właśnie momencie do rozmawiających dołączył Bździsław, który podbiegł do nich charakterystycznym świńskim truchtem. O Boziu, Boziu, Boziu! Zaczął sapiąc jak Michkowalski, cóżem ja uczynił, ach cóżem. A kolega to się dobrze czuje? Zapytał Krzesimir. Bo gada kolega jak w ukrytej, czy inszej jakowej sztuce przez trupy aktorskie wystawiane. Źle się czuję, powiedział Bździsław i przełożył łuk z lewej do prawej ręki. My za to kolegę czujemy całkiem dobrze, odparł Dobrowoj. A co kolega robi z tym łukiem Mongoła i gdzież on się podział? Żeby tylko przypadkiem nie odjechał, zasmucił się Krzesimir. Nie odjedzie, stanowczo stwierdził Bździsław. A to czemuż? Zapytał z zaciekawieniem dobrowoj. Bo drzewko obejmuje, odparł Bździsław. Drzewko? Zdziwił się Krzesimir. Znaczy modli się do jakichś ichnich bogów. Niespecjalnie powiedział Bździsław. No to czemu drzewka się nie puści i do nas nie przyjdzie? zapytał Dobrowoj. Bo kurczę, mam to słowo na końcu języka zadumał się Bździsław. No to mamy odpowiedź z głowy, że Krzesimir wcześniej niż za godzinę kolega Bzdzisław się nie odwiesi. Zintegrowany, wydusił niespodziewanie szybko Bździsław. Z z zintegrowany? Zająkał się Dobrowoj. Tak, został zintegrowany z drzewkiem, a dokładnie z susenką, odparł Bździsław. A któż go zintegrował, zapytał Krzesimir. A jam ci to uczynił, powiedział Bździsław z zawstydzoną miną. A jak to się stało, zapytał Dobrowoj. A bośmy się założyli, kto lepiej z łuku strzela, powiedział Bździsław. Ale kolega w ogóle strzelać z łuku nie umie, powiedział Krzesimir i znów zaczął wąsa szarpać. Nawet naciągnąć go nie potrafi, dodał Dobrowoj. Pamiętam zawody łucznicze w kasztelani i niefortunną próbę pomocy przy naciąganiu łuku. Ja też pamiętam, powiedział Krzesimir i to niestety sam kasztelan się zaoferował do pomocy. Dokładnie, odparł Dobrowoj. Potem w kilku musieliśmy kasztelana z cięciwy wyplątywać i nawet oskarżenia były, że jakoby bzdich chciał kasztelana zadusić. Nie chciałem. Smutnym głosem odparł Bździsław. Wiemy, wiemy, zaśmiał się Krzesimir. To co z tym łukiem i tatarem? No założyliśmy się, który z nas lepiej z łuku strzela, zaczął opowiadać Bździsław. A potem tatar na kawałku skóry wygarbowanej tarczę węglem z ognia wyciągniętym narysował i poszedł na sosence ją powiesić. A ja akurat pierwszy miałem strzelać, więc łuk próbowałem ja naciągnąć, napocił się, ale w końcu strzałem udało mi się nałożyć. I, zapytał z ciekawością Krzesimir, i mi się wymskła. Spokojnie, powiedział Brzdzisław, patrząc na trzymany łuk. Chyba wymsknęła, powiedział Dobrowoj. Czy tak, czy siak, poleciała, rzekł Brzdzisław. I, ponownie dość zdawkowo zapytał Krzesimir... I ta wymsknięta strzała zintegrowała tatara, tarczę i sosenkę w jeden twór, odparł Bździsław. Zastrzelił waść tatara? Zapytał Dobrowoj naszego gościa. Cóż, odparł Bździsław, wolałbym słowo zintegrowałem. No, tatarowi to w sumie obojętne, powiedział Krzesimir. I cóż teraz z tym fantem poczniem? Hm, zadumał się Dobrowoj, w sumie to wypadek był. Winy żadnej tu naszej nie widzę ani powodu do wojny z racji zintegrowania jednego z kośnookiego A właśnie, tarcza, zaczął Bździsław. Tarczę to mu sobie wziął, co by samemu poćwiczyć. A na co wam akurat ta tarcza? zapytał Krzesimir. To nie może kolega swojej własnej zrobić? A bo ta wyglądała jakby ją z pośladków kasztelana naszego zdjęto, powiedział Bździsław. Nawet rowek po środku był. A fuj wzdrygnął się dobrowoj. A podwójne fuj dodał Krzesimir. I lepiej na koń siądźmy, zanim te dwa tymeny tu nadjadą. I zechcą się sprawdzić w strzelaniu z łuku bez użycia tarczy. Tak, na koń, panowie, powiedział Dobrowoj. A ja? zapytał Bicisław, A waś na tatarskiego kuca siądziesz, odparł Dobrowoj. Może tak być, rozweselił się Bdzisław. Sprawdzę czy cebuli w sakwach nie ma. I tak nasi dzielni rycerze odjechali z miejsca, gdzie w 1241 roku pojawili się kolejni wojownicy mongolscy, którzy bez problemów zintegrowali wielu naszych rycerzy, niekoniecznie z drzewami. Ale to już inna historia.